Święto dzielnicy, ale też święto Głoga. W naszej dzielnicy tych Głogów w Ligocie jest bardzo dużo. 30 lat tradycji to jest coś, co należy kontynuować. O 12 zaczęliśmy już koncertem orkiestry policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji na osiedlu franciszkańskim razem z naszymi mażoretkami, połączoną także z sadzeniem Głoga. Bo to jest bardzo ważne. Sadzenie Głoga jest tutaj ważnym elementem. Następnie był drugi występ naszych mażoretek razem z orkiestrą na Placu Miast Partnerskich. No i od godziny 15 jesteśmy tutaj, bawimy się. Najpierw występowały zespoły z Domu Kultury, bardzo dużo występujących. Pokazaliśmy wszystko, co mieliśmy najlepszego. No a teraz mamy występ przed sobą pani Katarzyny Pakosińskiej. Co roku zawsze odbywał się w naszej dzielnicy to wspaniałe wydarzenie, to święto naszych Głogów. Mamy tutaj wiele atrakcji, takich tutaj lokalnych firm. Mamy naszą fundację, która prowadzi bezpieczną twierdzę w naszej dzielnicy. Opiekują się naszymi podopiecznymi, dzieciakami i prowadzą seniorów. Jest tutaj nasza rada dzielnicy, którą właśnie reprezentuję. Też dzisiaj przygotowaliśmy takie prace plastyczne właśnie. Dzieci mogły sobie zrobić swojego Głoga i zanieść do domu. Czy Ligota to dobre miejsce do życia? A nawet bardzo dobra. Blisko do centrum, a tu jest, jakby to powiedzieć, na południu, bardziej od zgiełku, od wszystkiego. Park za dole mamy, także jest dobrze. Długo pan tu mieszka? No, już kurde, 40 lat. Czy to jest zielona dzielnica? No południe Katowic jest zielone, a w zasadzie całe Katowice jest zielone. Jakby tak patrzeć z lotu ptaka, jak na przykład jest wyścig kolarski i pokazują, jak kolarze jadą, to całe Katowice jest faktycznie zielone. Jest tutaj bardzo dużo zieleni. Dobra komunikacja, blisko do centrum, ale też właśnie z drugiej strony spokój i cisza. Dlaczego Ligota to dobre miejsce do życia? No, jak widać, no jest tu bardzo zielono, spokojnie i to tyle, jest wspaniale.